Jest. Witam Was serdecznie na naszym pierwszym live'ie, a to wszystko z okazji Dnia Matki. Przepraszamy Was za opóźnienie, przepraszamy Was, jeżeli będą jakieś problemy techniczne. To jest nasz pierwszy live, jesteśmy strasznie zdenerwowani, ale jedziemy z tym. Posłuchajcie, bardzo Was proszę, udostępnijcie to na swojej ściance, na swoim Facebooku, żeby wszyscy mogli nas zobaczyć, żebyście mogli zaprosić swoich znajomych i żeby nas było dzisiaj bardzo dużo, żebyśmy mogli fajnie świętować Dzień Matki. Bardzo Was proszę, jeszcze poczekamy chwilkę, nie wiem ile już jest nas obserwujących, czy wzrasta ta liczba, czy jesteśmy tylko my, jest ktoś więcej? Czy ktoś nas dzisiaj ogląda? Kochani, bardzo się cieszę. Z jednej strony się cieszę, że jestem na live'ie, a z drugiej jestem bardzo zdenerwowana, ale dzisiaj jest Dzień Matki, więc czego nie robimy dla naszych mam? Dzisiaj są zajęcia specjalnie dla Was online, nie możemy się spotykać w grupach, więc spotykamy się w każdy w swoim domku, jesteśmy bezpieczni, ale świętujemy i to z wielką pompą. Jak tam jesteśmy? Czy udostępniliście wszystko? Czy jesteście gotowi, żeby zacząć? Czy macie wszystkie produkty przy sobie? Powiem Wam jeszcze chwilka jest, możecie szybko pobiec coś przygotować. Potrzebujemy przede wszystkim klej Wicol, słoik, potrzebujemy krepę. Jak macie, przygotujcie świeczniki, takie malutkie świeczuszki, co potrzebujemy, krepa, nożyczki, gąbka do nakładania kleju, albo jeżeli nie macie gąbki, może być pędzelek, ale należy go szybko umyć po zajęciach, żeby się nie stwardniał. Jak tam? Zaczynamy, jesteście gotowi, wszystko macie. Mamy, nie mamy. Myślę, że powoli zaczniemy. Jeszcze właśnie, najważniejsze pytanie, czy nas słychać i widać? Piszcie w komentarzach, będziemy reagować w razie czego. Ale emocje, po prostu tu jest 200 stopni, ja myślę. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Super, bardzo fajny Dzień Matki dzisiaj będzie. Myślę, że będziemy dzisiaj fajnie się bawić. Oczywiście mam dla Was przygotowane nie tylko zadania plastyczne, ale także masażyki, żeby się zrelaksować po wszystkim. Oczywiście taniec i to taniec specjalnie dla Was, specjalnie na Dzień Matki. Dobrze. Ups. Bardzo się cieszę, że jesteście. Jest już 17:05, więc chyba wszyscy, co się troszeczkę mogli spóźnić, już do nas dotarli. Czy wszystko jest poudostępniane? Czy wszyscy nas widzicie? Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę i strasznie się stresuję. Już bym chciała mieć to za sobą, ale jesteśmy w trakcie. Nie słychać? Chyba nas nie słychać. Piszcie szybciutko, czy nas słychać, czy nie słychać, bo nie wiemy, czy możemy zaczynać, czy nie. Jak już wspominałam, jest to nasz pierwszy live, także wszystko może się zdarzyć, naprawdę. Nie wiemy, jak to wygląda wszystko u Was, więc piszcie nam koniecznie, czy nas dobrze widać. Widać. O, super! Ktoś już nam napisał, że już widać i słychać. Bardzo się cieszę. Wow! Normalnie to są emocje. Ja na maturę się tak nie stresowałam, słuchajcie, jak dzisiaj przed dzisiejszym live'em. Po prostu w brzuchu to już mi tak skręca, dobrze, że Wy tego nie słyszycie, bo po prostu tu jest jakaś masakra. Dobrze. Fajnie, że Wy słyszycie. To jest najważniejsze. Najważniejsze. Więc myślę, jak już widać i słychać, nie będziemy przeciągać. Myślę, że zaczynamy. Zaczynamy od zadania plastycznego. Ach, Jenny, no jeszcze najważniejsze, chciałam Wam złożyć życzenia, kochane mamusie. Przede wszystkim życzę Wam, abyście zawsze znalazły chwilę dla siebie. Wiem, jak to jest z dzieciaczkami, one wszystko zawsze coś są, coś biegają, więc życzę Wam przede wszystkim, żebyście znalazły każdego dnia chwilę dla siebie, chwilę na kawusie, żeby sobie usiąść, odpocząć. Życzę Wam tego, abyście były zawsze zadowolone z dzieciaczków, żeby Wam rozpierała Was duma, żeby Was bardzo kochały. Życzę miłości, wspaniałości i myślę, że już lecimy z tym zadaniem. Czy dzieciaczki już z Wami są, czy już możemy zaczynać? Przygotujcie słoik, klej Wicol i lecimy. Pierwsze sekundy za nami.
Jakie to są emocje po prostu. I tak ręce latają. Nie wiem, jak dzisiaj wyjdzie nasza praca plastyczna, ale myślę, że będzie fajnie. Dobrze. Więc zaczynamy. Jesteśmy na Dniu Matki Online. Pierwszy live. Piszcie oczywiście, czy Wam się podobało. Jak Wam się nie podobało, to nic nie piszcie, nie dołujcie mnie od razu. Dobrze, zaczynamy. Pierwszym zadaniem, jakie musimy wykonać, to zrobić sobie szablon serduszka i odrysować go i wyciąć na kolorowej krepie. Już tutaj sobie rysujemy i będziemy za chwilkę wycinać. Najpierw wycinamy tych kwiatuszków, w zależności, nie wiem, jakie macie, słuchajcie, słoiki. Możecie dostosować to do wielkości, na przykład tu na ten słoiczek, na ten pierwszy lampion, który zrobiłam dla Was, zeszło mi bardzo dużo serduszek, ale dzisiaj robię troszeczkę mniejszy słoiczek w innym kształcie. Już nie będę mówiła, że jest po Nutelli, słuchajcie. Dlatego mnie tak brzuch dzisiaj boli po tej Nutelli. Specjalnie dla Was opróżniłam cały słoiczek, żeby mieć do zrobienia piękny lampion. Rysujemy. Na taki słoiczek, jak tutaj mamy, to wcale dużo kwiatków nie zejdzie. Możecie też zrobić tak, że nie wszędzie będziemy kwiatki, te serduszka przyklejać. Ja zrobiłam akurat tutaj wszędzie, ale na tym na przykład będę robiła tylko z przodu i z tyłu, a tutaj po bokach zostawię puste, żeby ładnie ten płomień się rozchodził. Możemy następnego slajda pokazać, żebyście widzieli. O, super, teraz widzicie super, jak to trzeba odrysować, wyciąć. Jak coś jest za szybko, coś trzeba powtórzyć, to też piszcie, bo dzisiaj Was nie widzę, nie wiem, jak sobie radzicie. Czy trzeba coś Wam pomóc, czy trzeba coś jeszcze podpowiedzieć, powtórzyć, także piszcie spokojnie. Tutaj dzisiaj prac za nami, tutaj byście widzieli, ile tutaj osób pracuje, ile rąk dzisiaj tutaj musiało przyłożyć swoją pracę, żebyśmy ruszyli, a i tak nerwy i stres był taki straszny, ale jesteśmy, działa, widać nas, słychać, więc możemy przystąpić do wycinania naszych serduszek. Pach. Wycinamy nasze serduszka. O, tak mi się ręce trzęsą, że te moje serduszka to nie wiem, jak wyjdą dzisiaj. Ale dobrze, Wy siedzicie sobie wygodnie w Waszych domkach, w Waszych pokoikach, w Waszych przed stołem czy na kanapie. Myślę, że na kanapę dzisiaj zaprosiliście mamę na ten dzień matki. Czy zrobiliście dzisiaj dla mamy obiad? Czy ona dzisiaj musiała sama gotować? A może coś dla niej zamówiliście? Piszcie jeszcze, właśnie napiszcie, czy korzystaliście z naszych, przez cały tydzień robiliśmy różne prezenciki, upominki dla mam, czy korzystaliście z naszych porad. Piszcie, wysyłajcie, jak się mamom podobało. Pod tym live'em też mam nadzieję, że pojawią się zdjęcia z Waszymi lampionami. Robi się coraz cieplej, wieczorami można już troszeczkę usiąść. Przed domem, na balkonie, więc taki lampion na pewno będzie uprzyjemniał te chwile na dworzu. Dobrze, jak tam jesteście z wycinaniem serduszek, bo ja już w sumie mam gotowe, ale mogę jeszcze chwileczkę na Was poczekać, bo wiadomo, Wy macie więcej do wycięcia tych serduszek. Ja już wycięłam trochę wcześniej, żeby nie było. Dobrze, kochani, bardzo się cieszę, ja już mam wycięte. Czy ktoś potrzebuje jakiejś pomocy, czy trzeba Wam coś podpowiedzieć? Nie wiem, czy ktoś coś tam pisze, jakieś są skargi. Skarg nie piszcie, to założymy później zeszyt, a zeszycie to tam wiecie, coś tam się zrobi. Zaginie w akcji albo coś, a co poszło w necie, to już nie cofniemy, słuchajcie. Więc zapraszam Was tylko na pozytywne komentarze. Wysyłajcie zdjęcia, jak tam działacie z mamusiami. Są jakieś skargi, coś potrzebujecie, żeby Wam pomóc? Nie słyszę, nie słyszę, żeby ktoś tam wołał o pomoc, więc myślę, że możemy przystąpić do kolejnego etapu naszej pracy. Teraz będziemy potrzebowali WIKOL,
klej Wicol. Myślę, że jeżeli nie znaleźliście w domu kleju Wicolu, a macie jakiś inny, ważne, żeby był płynący i żeby się przykleił do naszego słoika, to możecie spróbować na innym. Uważajcie na swoje paluszki, żeby nie pokleić, bo Wicol jest na tyle bezpieczny, że pod wpływem wody wszystko zejdzie i nie będzie żadnych problemów, że zostaniemy z takimi paluszkami na zawsze. Więc zapraszam. Bierzemy jakiś kijek. Troszeczkę musimy go rozmieszać, bo się ustał, żeby wszystko było ładnie płynne. O, pięknie. Mój już jest gotowy. Bierzemy słoiczek. I teraz gąbką. Jeżeli nie znaleźliście gąbki, może być zwykły pędzelek. To nic nie szkodzi, wszystko będzie ok. Zwykłym pędzelkiem też możecie sobie nałożyć. Ja tutaj na tym słoiku, jak widzicie na zdjęciu, poszło na całym słoiczku, a tutaj zrobię inaczej. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Dobra, też dzisiaj robimy pierwszy raz ten słoiczek. Zobaczymy, będziemy eksperymentować. I takimi tutaj ruchami nakładamy. Też nie za dużo, bo jak tutaj robiłam za pierwszym razem, nałożyłam w jakimś miejscu za dużo kleju, to mi się serduszka troszeczkę rozmazywały i tak wyszło troszeczkę nieestetycznie, więc wcale dużo tego kleju nie potrzeba. Krepa jest na tyle cieniutka, że na pewno to wszystko połączy dobrze. Tutaj już mam tak wysmarowany, więc szybciutko przyklejam serduszka po jednej stronie, żeby mi nie wyschły. O, zobaczcie, wystarczy tylko przyłożyć i ładnie ten klej tutaj wszystko łączy. Tutaj zrobiłam jedno na drugie, a tu myślę, że po prostu zrobimy hop, hop obok siebie, żeby mi ładnie było widać, jak to światełko od środka będzie przenikało. Fajny tutaj też efekt zrobi ten klej, bo szklanka nasza, nasz słoik nie będzie taki przezroczysty, tylko będzie miał taką delikatną poświatę, taki będzie troszeczkę mleczny, więc też bardzo fajnie będzie się rozchodziło światło z naszych świeczek pod tą poświatą. Super, przyklejamy. Ok. Jeżeli przyklejacie jedno na drugie serduszko, tak jak tutaj zrobiłam, że jest bardzo gęsto, musicie troszeczkę patyczkiem pod spodem posmarować, żeby się złączyły dwie krepy. I ja myślę, że tutaj już mi starczy, tylko tu jeszcze, bo jedno serduszko mi wystaje. Dobrze, hop. O, różowe mi się chwyciło. Dobrze, będzie różowe. I tu już jedną część, zobaczcie, mam gotową, przewracam na drugą i smarujemy dalej. Pięknie. Jak tam Wam idzie, czy coś potrzebujecie? Wycinamy, przyklejamy. Nic, nie ma żadnych skarg. Wszystko wiecie po kolei, jak robić. Bardzo się cieszę. Jesteście zdolni, wszyscy wiecie, jak to się je. Och, nawet widzę, że tu za dużo serduszek powycinam. Ach, zobaczcie, jednak tutaj bok posmarowałam. Jak już tyle serduszek mam, trzeba je wykorzystać. Więc przyklejamy. O, jeszcze pomarańczowego nie miałam serduszka. Pięknie. Mi już emocje troszeczkę opadają, jak ruszyliśmy z tym. Och, najgorzej jest chyba zacząć, a jak już lecimy, to lecimy. Zawsze mam tak przed animacjami. Jak już wszystkie dzieciaczki przyjdą się razem ze mną, bawią, to już jestem w domu, ale te pierwsze momenty to są po prostu takie emocje. Gdybyście wiedzieli, co się dzieje wtedy w mojej głowie. O, zobaczcie, jakie piękne serduszka, będą piękne lampiony. Tu dosmaruję klejem, jeszcze przykleję jedno serduszko, może dwa. Ile się zmieści w sumie? Dobra, super. Jak tam Wam idzie klejenie? Proste dzisiaj zadanie wymyśliłam, żeby dla nikogo nie było ciężko, żebyśmy sobie spokojnie na luzie poprzyklejali, zrobili lampion i już wieczorem, słuchajcie, będziecie mogli sobie usiąść,
z Waszym własnoręcznie przygotowanym lampionem. Ja już mój lampion mam gotowy. Zobaczcie. Jest poprzyklejane, ten klej wyschnie i jak już mówiłam, on zrobi się taki mleczny, troszeczkę przezroczysty i nie będzie tego, tych maziajów wszystkich widać. Ładnie będzie się rozchodziły płomieniem światełko, jak wrzucimy tutaj w środek nasze podgrzewacze. Ja mam przygotowane dwa limonkowy i cytrusowy, wakacyjne zapachy. Tutaj już sobie wrzucę i odstawię. Na razie musi klej wyschnąć. Nie wiem, czy mam na Was czekać, czy już macie też gotowe, piszcie. Bo mam dla Was kolejne zadanie, słuchajcie, tym razem relaksacja i zabawy paluszkowe. Także poczekam na Was chwileczkę, zobaczymy jak to wychodzi. Możecie sobie, może wrzucimy jeszcze slajda następnego, który Wam pokaże też z bliska jak to wygląda. Hops. O, teraz tutaj widzicie, jak to fajnie wygląda jedno na drugim. I tak jak mówiłam, za pierwszym razem dałam dużo kleju, więc niektóre kolorki mi się pomazały, ale jak wyschło, to Wam powiem, że super to wygląda. Pięknie, dobrze. Szkoda, że Was nie widzę, żebym wiedziała, jak jesteście daleko z Waszą pracą. Czy ktoś ma jakieś uwagi, czy ktoś by chciał, żeby coś powtórzyć. Czy jesteście tacy szybkie, pędzi wiatry i lecicie z tym tak szybciutko? Czasami jest tak, że ja pracowałam, męczyłam się tyle czasu, a dzieciaczki przyjdą, to takie proste, bach, bach i mają zrobione, a ja mówię, o mamo, a ja tutaj pół godziny nad tym siedziałam, a Wy po prostu tu, bach, ciach, rach i macie gotowe prace. Czy dzisiaj jest tak samo, czy z mamusiami Wam troszeczkę wolniej idzie? Mamusie pilnują. Jak tam Wam dzisiaj idzie? Piszcie, kochani. Mamy teraz mogą pisać, a dzieciaki przyklejają. Przyklejają do Waszych nowych lampionów kolorowych, pięknych. Mój już wysycha, zobaczcie. Ale słońce nam piękne wyszło. Wieczorem będzie się przyjemnie siedziało, zrobiło się już troszeczkę cieplej. Już nie pada specjalnie na dzień. Mamy, zamówiliśmy dla Was taką piękną pogodę, żeby można było wyjść z tym lampionem na balkon, na taras i go wykorzystać zaraz pierwszego dnia. Nie wiem, jak tam jesteście. Nikt nie pisze chyba, że jakieś są problemy z naszym lampionem. Wszyscy sobie działają. Może być bibuła, ale nie wiem, czy to jest pytanie, czy stwierdzenie. A jakie pytanie? Może być bibuła, ale bez znaku zapytania. A oczywiście, że może być bibuła, pewnie. Oczywiście, oczywiście, tylko z bibułką, słuchajcie, musicie postępować jeszcze bardziej delikatnie, bo ona jest strasznie cieniutka, więc spokojnie możecie wykorzystać bibułkę, nie ma problemu. Żyjemy, słuchajcie, w takich czasach, że musimy korzystać z tego, co mamy w domu, więc kombinujemy, a nasza kreatywność naprawdę nie zna granic i możemy przyklejać i robić przeróżne rzeczy. Już nie takie rzeczy i nie takie kombinacje robiliśmy na naszych online'owych zajęciach z dzieciakami z WDK Sypniewo. Pozdrawiam Was serdecznie. Jesteście z nami cały czas, szczególnie Nina. Nie wiem, czy dzisiaj z nami jest, bo nie widzę, kto nas tutaj ogląda, ale pozdrawiam serdecznie Ninę, która nie opuściła ani jednego, słuchajcie, zajęcia online. A dzisiaj zrobiłam dla Was specjalnie live'a, żeby można było zobaczyć nasze zajęcia, zobaczyć jak to wygląda. I jeżeli ktoś jest zainteresowany i chciałby do naszej grupy przystąpić, to piszcie po zajęciach, po naszym live'ie prywatnej wiadomości. Dołączymy Was do grupy i będziemy się spotykać codziennie o godzinie 17 na zajęciach plastycznych, na masażykach. A co piątek jest dyskoteka, słuchajcie, my tutaj się bawimy, co piątek robimy mega wielką dyskotekę i są zajęcia, słuchajcie, nawet międzynarodowe, łączy się z nami Janko ze Słowacji, który na swoim, słuchajcie, pięknym ogrodzie tańczy, bawi się z nami, pozdrawiam go serdecznie, może też dzisiaj z mamą z nami działa, wczoraj był przez chwilkę też na zajęciach, także go serdecznie też pozdrawiam. Myślę, że tyle czasu już Wam starczyło na przyklejenie tych serduszek. Czy jesteście już gotowi? Możecie napisać, czy jesteśmy gotowi, żeby rozpocząć kolejne zadanie. Kto już skończył i się nudzi, może uprzątnąć troszeczkę miejsca wokół siebie. Będziemy teraz mieli zabawy paluszkowe i masażyki. Na początku myślę, że zrobimy zabawy paluszkowe. Wy rozsiądźcie się wygodnie w Waszych fotelach, na kanapkach i będziemy za chwileczkę ćwiczyć paluszki.
A na razie proszę mi napiszcie, czy już skończyliście Wasz lampion, bo nie chciałabym, żebyście zostawiali prace niedokończone, bo wiem z doświadczenia, że jak nie zrobię teraz, to nie zrobię nigdy. A ten lampion naprawdę fajnie wygląda, fajny robi efekt wieczorem, gdy go zapalimy, więc bardzo bym prosiła, piszcie, czy jesteście gotowi na kolejny etap naszego dzisiejszego spotkania. Kto już ma zrobione, może zrobić wokół siebie troszeczkę miejsca, bo za chwilkę będą masażyki i zabawy paluszkowe. Zostawiamy, kto już ma, zostawi swój lampion, żeby troszeczkę wysechł. Mój już troszeczkę przysycha. O tutaj, z tej strony dałam troszeczkę mniej kleju i już nie wiem, czy to widać tak w kamerce. Tu już nie ma tych białych śladów i nie będzie już, będzie tylko taka jest troszeczkę poświata, która fajnie będzie wyglądała z naszymi świeczuszkami. Tutaj jeszcze troszkę widać tego kleju. Ale to za chwilę też wyschnie. Myślę, że do końca naszych zajęć wszystko powinno ładnie doschnąć i będzie piękne. Czekam, kochani, na zdjęcia. Mam nadzieję, że będą piękne i że mi powysyłacie. Bardzo lubię oglądać Wasze zdjęcia. Udostępniam je na Facebooku, możecie lajkować. Super, bardzo się cieszę. Nie wiem, czy ktoś coś napisał, czy jest ok, czy nie jest ok. Jest skończone. Dobra, super. Więc słuchajcie, 3 sekundy na naszą tutaj musimy zrobić małą renowację, żeby zrobić miejsce na masażyki. Reorganizację, właśnie uciekło mi to słowo. Zaczynamy za chwilę. Zabawy paluszkowe i masażyki. Rozsiądźcie się wygodnie. Macie 30 dokładnie sekund na to, żeby zrobić mamusi ulubioną herbatkę, żeby sobie usiadła, zrelaksowała się, a my będziemy ćwiczyć nasze paluszki, aby później zrobić mamusi masażyk. Dobrze, my już jesteśmy po naszej reorganizacji. Ja niestety nie mam nikogo, kto mi tutaj chciał być moimi pleckami i nikt mnie nie wypasuje, więc będę masowała dla Was moją uśmiechniętą podusię. Ale na początek musimy wymasować nasze, rozgrzać nasze rączki, więc zabawy paluszkowe. Siadamy sobie wygodnie, bez nerwów. Siadamy sobie na fotelu, na kanapie, na krzesełku. Może lubicie siadać też na podłodze, na dywaniku, więc spokojnie, gdzie Wam wygodnie. I myślę, że zaczniemy od zabawy paluszkowej pod tytułem Dwie rączki. Oh, mam nadzieję, że tekst pamiętam, bo się ta strasznie denerwuje dzisiaj. Dobrze. I na razie wystawiamy rączki przed siebie. Proponowałabym, ja będę mówiła, Wy po prostu obserwujcie, jak tutaj pracuję rączkami i papugujcie za mną, po prostu powtarzajcie. Powtórzymy to dwa razy. Pierwszy raz to będzie wiadomo, będę trochę tutaj mówiła, co robimy, co tutaj rączkami przebieramy, a drugi raz, to już mam nadzieję, że do super zapamiętaliście i będzie fajnie wyglądało. Dobrze, więc zaczynamy. Dwie rączki się spotkały, więc się przywitały. Na początek zaklaskały, potem się pogłaskały. Mocno się uściskały, bo się dawno nie widziały. Jak się przywitały, no to pogadały. Kiedy już się pogłaskały, to się żegnać zaczynały. Znów zaklaskały, znów się pogłaskały, mocno się uściskały, a na koniec pomachały. I jak tam Wam wyszło? Wszystko zdążyliście zrobić? Myślę, że tak, bo to nie było takie straszne. Jeszcze chwileczkę tutaj zrobimy dwa, trzy kółeczka naszymi,
nad garstkami, wkręcimy żaróweczki. Pięknie. I lecimy jeszcze raz. Teraz będzie Wam łatwiej, już wszystko widzieliście, jak to leci, więc dwie rączki się spotkały, więc się przywitały. Na początek zaklaskały, potem się pogłaskały, mocno się ściskały, bo się dawno nie widziały. Jak się przywitały, no to pogadały. Kiedy się już pogłaskały, to się żegnać zaczynały. Znów zaklaskały, znów się pogłaskały, a na koniec pomachały. Super! Piszcie, czy Wam wyszło, bo mam dla Was drugą zabawę paluszkową. Tym razem to jest bardzo stara zabawa. Ja się ją uczyłam w przedszkolu, na pewno Wasze mamy też bawiły się nią w przedszkolu. Teraz zapraszamy, abyście i Wy poznali tą zabawę i się razem z nami pobawili. Zabawa paluszkowa nazywa się sroczka. Jak już powiedziałam, ten pierwszy wyraz, to już na pewno mamusie sobie przypomniały, że takie coś już kiedyś się bawiliśmy. Najpierw lecimy z prawą rączką. Robimy z niej taką łódeczkę, taką miseczkę. Drugą rączką, paluszkiem wskazującym, będziemy tutaj mieszać. I uwaga! Sroczka kaszkę ważyła, dzieci swoje karmiła. Robimy szeroko rączkę, hops. Temu dała na łyżeczce, temu dała w miseczce, temu dała na spodeczku, a temu dała w kardeczku. Dlatego nic nie miała, więc frrr, po więcej poleciała. Pięknie! Teraz musimy lewą rączkę wymasować. Robimy z niej taką miseczkę. Prawą rączką mieszamy. Sroczka kaszkę ważyła, dzieci swoje karmiła. Uwaga! Temu dała na łyżeczce, temu dała w miseczce, temu dała na spodeczku, a temu dała w garneczku. Dlatego nic nie miała, więc poleciała. Jak tam Wam wychodzą Wasze masażyki? Czy mamy jakieś wiadomości zwrotne? Ach, tak się zaangażowaliście, że nawet nie macie czasu napisać. Bardzo się cieszę, ale później mam nadzieję, że będą same fajne komentarze i będą super zdjęcia z Waszych pięknych lampionów. Teraz słuchajcie, możecie zawołać i zaangażować do tej zabawy całą rodzinę. Wystarczy, że usiądziecie jeden za drugim. Będziemy się masować. Też każdy masażyk wykonamy dwa razy, ponieważ będziemy musieli się odwrócić i teraz masujący będzie masowany, a masowany będzie masującym. Uwaga! Zaczynamy. Jesteście gotowi? Zmieniliście pozycję? Już się rozsiedliście. Możecie usiąść sobie na dywaniku. Będzie Wam wygodniej. W kółeczku, jak zaprosiliście całą rodzinę, cała rodzina się zaangażowała w to, to możecie usiąść sobie w kółeczku, jeden za drugim. Będzie Wam wygodniej. Później tylko zrobimy obrót i już jesteśmy gotowi do drugiej części. To jak tam? Zaczynamy od najprostszego. To też na pewno znacie. Taki wierszyk, on jest króciutki, więc będziecie mogli go spokojnie sobie powtarzać w domu. Wystarczy go teraz, powtórzę Wam, a na pewno go znacie. Jak tutaj Wam pokazać? A może tutaj sobie coś podłożę pod moją podusię. O, i będziecie widzieli, jak tutaj masujemy. Ślimak, ślimak, rysujemy takie kreseczkę i jedno kółeczko. Ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam Ci sera na pierogi. Jak nie sera, to kapusty, od kapusty będziesz tłusty. Rysujemy spiralkę po całych pleckach, zobaczcie. Hops! Pięknie, brawo! To był taki pierwszy, żebyście poznali, zobaczyli, jak to wygląda. Więc myślę, że powtórzymy to jeszcze raz. Ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam Ci sera na pierogi. Jak nie sera, to kapusty. I spiralka, od kapusty będziesz tłusty, duże koła na całych pleckach. Pięknie! Teraz robimy zamianę.
Masowany będzie masującym, a masujący będzie masowanym. Każdego trzeba dzisiaj wymasować, a Wy w szczególności musicie wymasować Wasze mamusie, żeby się dzisiaj zrelaksowały, miały piękny, udany dzień. No to uwaga. Ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam Ci sera na pierogi. Jak nie sera, to kapusty. Od kapusty będziesz tłusty. O, piękne kółeczka. Tutaj mam pomoc taką, że nasza buźka jest okrągła, więc mogę takie duże kółeczka rysować. Czy ktoś chciałby coś powtórzyć, coś tam ktoś napisał? Czy się nic nie dzieje? Cisza i spokój. Dobrze, chyba cisza i spokój. Albo piszecie coś niefajnego i nie chcą mnie tutaj denerwować. Ostatni masażyk. Tym razem musimy ręce tak zacisnąć w pięść, bo będzie szedł słoń na wycieczkę. I od dołu do samej góry, aż tutaj do szyi, tak przykładamy rączki i jest słonik, wybrał się na wycieczkę. Na plecach z tyłu miał teczkę. Nos długi, rysujemy trąbę słoniową i kiwał się na boki. Super. Szedł wolno, szurając nogami, tak jak wielkimi klocami. Szedł sobie ociężale, jak to słonie. Szedł sobie powoli po drodze. Jak tam Wam wyszło? Super? Powtórzymy. Wszystko już chyba widzieliście. Zaciskamy pięści i przyciskamy troszeczkę do plecków, ale tak, żeby nikomu nie robić krzywdy, żeby to była przyjemność, a nie tortury, słuchajcie. No to jeszcze raz wybieramy się na wycieczkę ze słoniem. Szedł sobie słonik na wycieczkę. Na plecach z tyłu miał teczkę. Nos długi, trąbę słoniową. Pięknie. I kiwał się na boki. Szedł sobie powoli, szurając nogami, jak ciężkimi klocami. Szedł ociężale, jak to słonie. Szedł sobie powoli po drodze. Dobrze. Mamy już tutaj załatwione. Teraz znowu robimy odwrót. I ostatni raz lecimy z naszym słonikiem. Zaciągamy nasze paluszki, robimy taką pięść i lecimy. Hops. Szedł sobie słonik na wycieczkę. Z tyłu na plecach miał teczkę. Nos długi, trąbę słoniową. I kiwał się na boki. O, tak, żeby było równo z naszą podusią. Dobrze. Szedł powoli, szurając nogami, jak ciężkimi klocami. Super. Tak ociężale, jak to słonie. Szedł sobie powoli po drodze. Pięknie, brawo, bardzo się cieszę, że razem się z nami bawiliście. A teraz przejdziemy do trzeciej części naszego dzisiejszego spotkania. Będziemy troszeczkę tańczyć. Znowu musimy zrobić małą reorganizację, więc dajcie nam znowu kilka sekund, żebyśmy mogli się przenieść. I już za chwileczkę, już za momencik, będziemy z Wami tańczyć. To są specjalne pioseneczki przygotowane specjalnie na dzień mamy. Także rozgrzewajcie teraz swoje bioderka i lecimy.
Witamy Was serdecznie w ostatniej części tanecznej. Specjalnie dla Was na Dzień Mamusi są pioseneczki przygotowane na Dzień Mamy. Dzieciaczki, mamusie teraz siadają wygodnie w fotelikach, chyba że lubią z Wami troszeczkę harcować, to mogą się z nami pobawić. I zaczynamy powolutku. Jesteście gotowi? Lecimy! Teraz zbierać kwiatuszki dla naszych mam. Nazbieramy kwiatków, kwiateczków, kwiateczków. Młynek. Nazplatamy, nazbijamy wianeczków. Nazplatamy, nazbijamy wianeczków. I obrót. Te dary, te dary. Uściskamy, upieścimy bez miary. Uściskamy, upieścimy bez miary. La, i obroty. La 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 la. Teraz przestępujemy z nóżki na nóżkę. Myślę, że mamusi przyniesiemy kwiatki jeszcze raz, także uwaga, bądźcie czujni. Dobrze, uwaga. Wchodzimy w dół, będziemy rosnąć. Rosną sobie kwiatki na łące, na łące. Maki, chabry i goździki pachnące. Maki, chabry i goździki pachnące. I obrót. Zbieramy kwiatki dla mamusi. Kwiateczków, kwiateczków. Nazplatamy, nazbijamy wianeczków. Nazplatamy, nazbijamy wianeczków. I obrót. Dla naszych mamuś. Te dary, te dary. Uściskamy, upieścimy bez miary. Uściskamy, upieścimy bez miary. La, 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 i obroty nam zostały. Pięknie, dziękuję Wam bardzo. A teraz jeszcze jedna pioseneczka została. Tym razem będziemy wysyłać mamusiom buziaki i tańczyć rock'n'rolla. Zobaczcie. Jesteście gotowi?
Wysyłamy buziaczki. A teraz wysyłam mocno. Jest, pięknie. Cieszę, bo mam go od mamy. I buziaki. Buzi, buzi, buźki, wesołe cmakuśki. Każdy bardzo lubi, dostawę całuski. Buzi, buzi, buźki, wesołe cmakuśki. Każdy bardzo lubi, dostawę całuski. Wysyłamy. Pięknie. I teraz całujemy nasze mamusie, przytulamy się do nich gorąco i kończymy na dzisiaj. Bardzo się cieszę, że w tym wyjątkowym dniu zechcieliście być z nami. Cieszę się, że mogliśmy się razem bawić. Przesyłamy dla wszystkich mam gorące buziaki i do zobaczenia następnym razem. Pa!